Dokładnie tydzień temu ukazała się płyta Tedego, Carmageddon, oczywiście na bitach Sermicha, ich kolejna wspólna produkcja. Jest tydzień później, 16 maja, czwartek, a Carmageddon debiutuje na pierwszym miejscu Olisu yy, i pewnie złota płyta nadejdzie wkrótce. Biorąc pod uwagę, że płyta z tą nietypową datą premiery w czwartek, zazwyczaj teraz premiery płyt odbywają się w piątki, jest to już tak odgórnie ustalone i wszyscy. Artyści do tego się stosują. Zainteresowanie płytą musi być całkiem spore. Płyta była długo spowiadana, wyczekiwana, kontrowersyjna już przed premierą. Jak ona brzmi? Doskonale wiecie, jak wygląda na te dyski. Także wiecie, że jest na pierwszym miejscu u Lisu. Też już wiecie, a teraz zobaczcie jak jest wydana. Na pewno przede mną. Najlepszy kanał o polskim rapie. Oczywiście na końcu materiału, jak sami widzicie, widziałem, dwa egzemplarze, więc się z wami tą płytą podzielę. Będzie konkurs, pytania jeszcze nie znam, to jest zawsze taki dreszczek emocji. Nie wiem, jakie znam pytania. Czasem są to pytania bardzo proste, czasem są to pytania dla osób naprawdę mocno wczutych. Więcej o samym albumie, jak jest wydana, powiem już przy stoliku unboxingowym, Oby, dwa oba. Te dwie płyty są zafalowane, także sam jeszcze nie wiem, jak płyta wygląda w środku. Zobaczymy, czy jest jakiś ukryty przekaz od ekipy NWJ. Jest to wersja XL, ale nie ma pracowanki, która jest w wersji preorderowej, bo te pracowanki domyślam się, że już się y, skończyły. Generalnie wersji tej płyty jest kilka i może w tej chwili zatrzymam się tutaj, jeszcze poświęcę na temat y, tej właśnie historii kilka słów. Przede wszystkim wersja w opakowaniu fizycznym, czyli w plastikowym. Ma dwa warianty. Wersja XL, na którym jest, żebym się nie pomylił, dokładnie 18 utworów, i wersja nie XL, na której jest utworów hmm, mniej na pewno. Nie ma na pewno utworu numer 18 i 17, ale to jest utwór z Księciem Kapotą. I tylko i wyłącznie w wersji fizycznej jest, nie XL, jest utwór z Księciem Kapotą. Osobna wersja z dodatkowymi utworami, ale nie tymi z wersji XL, ani tymi z wersji zwykłej plastikowej, trafiła na portal streamingowy Tidal. Ok? Tu mamy już trzy wersje płyty. I można powiedzieć, że jeszcze jest czwarta wersja płyty. Są to pliki MP3, tudzież innego formatu do pobrania, na przykład ze sklepu iTunes. Tam nie jest ani wersja ta z Tidala, ani ta z XL, ani ta z wersji podstawowej. Fizycznej, której jest tylko 3000 sztuk, gdzie jest wciąż kapota. Więc, de facto, Karmagedon istnieje w czterech wersjach, gdyby kogoś to interesowało. Ale ta wersja mm, z iTunes'a, można powiedzieć, jest tą wersją najbardziej skromną. Tam nie ma ani księcia kapoty, ani utworu łaków w remixie, ani też tego utworu Skydala. Tak myślę. Mam nadzieję, że się tutaj nie pomyliłem. Nie będę musiał tutaj wprowadzać napisów korygujących to, co właśnie przed chwilą powiedziałem. W każdym bądź razie. Chcecie posłuchać Carmagedonu? No, musicie przynajmniej mieć Tajdala i wersję XL, żeby usłyszeć na jakieś 90 parę procent utworów z tej płyty. Nie martwcie się, jak już gdzieś wyczytałem w internecie oficjalne komentarze od Tedasa, Tak, utwór z kapotą będzie na YouTubie, żeby nikomu nie było smutno. Podobno jest to banger. Przejdźmy do stolika unboxingowego. Tym razem kadr jest nieco szerszy, ja pozwolę sobie zdjąć tą folię poza kadrem. Co mamy tutaj przede wszystkim na pierwszy tak zwany rzut oka, moi drodzy? Jeżeli chodzi o wersję XL, ja się teraz przyglądam, czy to jest nadrukowane, czy to jest naklejka. Jest to bardzo ważne i z tego co widzę, jest to naklejka, która zajmuje powierzchnię całego frontu opakowania, który nazywa się i za każdym razem to zapominam, dajże Super Jewel Box. Wydaje mi się, że może wynikać to po prostu z jednej y, prostej rzeczy, aczkolwiek mogę się y, mylić. Y, mam dwa warianty tej sytuacji, jak będę mieć okazję porozmawiać z to na pewno go to zapytam. Albo zamknięto poligrafia, potem zdecydowano się dodać dodatkowe utwory, które są tutaj, czyli 7 y, R. Kelly i Jebać Łaków, albo też zrobiono to celowo i wersja zarówno jak już mówiłem, ta limitowana podstawowa w wersji 3000 sztuk oraz ta XL miała mieć identyczną poligrafię, a w razie jakichś zmian, po prostu zdecydowano się dokleić taką oto dużą naklejkę. A że jest ta naklejka, to widzę, bo tutaj nawet są jakieś pęcherzyki powietrza. Taka ciekawostka. W każdym razie wersja XL. Tutaj pisze płyta w wersji specjalnej Carmageddon XL. Zawiera mowę nienawiści. W prawym dolnym rogu jest przerobiona naklejka, o której kiedyś już Wam wspominałem. Parental Advisory, coś tam bla 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 z angielskiego języka. Nie pamiętam nigdy, co tam właściwie jest w oryginale. Z tyłu mamy dużą ilość łusek. Kartę Joker, którą wtedy znalazł podczas wyjazdu wakacyjno-odpoczynkowego na Mauritiusie, bodajże, mogę się mylić. Oraz taką hmm, pieczęć znak. NWO ostrzeżenie jebać Łaków oraz kod kreskowy. Tutaj mamy logówki, że tak powiem, instytucji biorących udział w promocji płyty bądź jakoś z nią związaną, Mpik, NWJ, Asphalt, Distro, sklep distance, PLENY. Match 4 z Tidala oraz logówkę, której nie mogę odczytać, bo jestem ślepy. Co to jest za logówka? Odczytałem Shine Factory. Chodzi o tą logówkę. Zajrzyjmy co jest wewnątrz płyty. Sam jestem ciekaw. Boom, headshot. Jak mawiał klasyk grając Quake'a. Mamy kartę, moi drodzy, jest to kopia karty, którą Tede właśnie znalazł na swoim wyjeździe, który spowodował, który zainspirował go do napisania tej płyty. Żeby obrała taką formę, żeby był to Karmagedon i wtedy na tym wyjeździe powstała pewna część utworów, które znalazły się na tym albumie. I stąd też wziął się tatuaż na jego przedramieniu. 509 Flow, ale to też jest dłuższa historia, którą pewno usłyszycie w jakimś wywiadzie, albo już usłyszeliście, jest także wlepa, jak wiemy, bez wlepy nie ma jazdy. Jest to właśnie ta pieczęć, która jest na tyle albumu, tyle że w kolorze niebieskim, tam jest w kolorze czerwonym albo bordowym, nie wiem, jako typowy facet, jestem typowym daltonistą. Mamy album, wyjmijmy go. Carmageddon wersji XL. To już nie jest naklejka, to jest normalnie wytłoczone. Nadrukowane, wydrukowane na płycie. Taka ciekawostka, nie wiem, nigdy o tym chyba jeszcze wcześniej nie wspominałem. Nie wiem, czy wiecie, ale w płycie istotna jest właśnie ta wersja srebrna z tej strony. Gdyby nie ona, laser nie mógłby odczytywać treści zawartej na płycie, więc ta naklejka jest cholernie ważna. Gdy ją w tej chwili zaczął zdrapywać, całą płytę trafiłby szlak. W samym krążku plastikowym nie ma żadnych wyżłobień. On musi być na tyle nieporysowany, aby laser mógł spokojnie odczytywać zapisane informacje właśnie z tej wersji, z tej warstwy srebrnej, a nie z żadnego plastiku. To nie winyl, w winylu są rowki, które odczytuje Igła. Dobra, ale dosyć tej historii, jak działa płyta. Tu mamy podobne jak na albumie, czyli postrzelony, przestrzelony mur, ostrzelany właściwie. Tutaj mamy książeczkę, ale coś tutaj jeszcze jest w środku, ale to zaraz sprawdzimy, ale to już na zbliżeniu. Wyjmijmy oto tą książeczkę, którą zostaje naklejka. Front Karmagedonu, jaki jest każdy, widzi T.D. Sermich na tle muru ostrzelanego, oni w kamizelkach, co jest w środku? Są teksty moi drodzy, więc dla wszystkich rap geniusów i osiedlowych kryptologów, rzecz e, idealna. Można sobie poczytać. Oraz te ubrany, e, tutaj w pierwszym zdjęciu, w tak zwaną kurtkę albo katanę z właśnie tekstami utworów wypisanymi. To ktoś tu się nie musiał nieźle napracować, wypisując ten tekst. Po prostu jest tu sesja zdjęciowa. Wszystkie utwory po kolei, aby nikt nie miał wątpliwości do tekstu. Spoko obce. Jest i sermich. Zbliżenie na tą właśnie kurtkę katanę. Kolejne foto, kolejne teksty. I kolejne teksty i kolejne zbliżenie na tą kurtkę. Ponownie sermich. I Książeczka kończy się na utworze 15 Jack Strong, bo właśnie na tym utworze zamyka się podstawowa wersja albumu Karmageddon. Wszystko, co jest powyżej, czyli utwór 16, 17, i 18, nie ma na Tajdalu, czy wersji XL, jest już dodatkiem dedykowanym do danego dystrybutora yy, muzyki, do danej wersji. Tutaj mamy kredycy, yy, bardzo drobna czcionka, uwierzcie mi, mój wzrok już. Nie jest taki super jak kiedyś. Co my tu mamy? Styl jako sekwencja jacula, wideo z 509 Flow i najlepszy producent suko, czyli logówki e, Tedego, Ser micha, i nie tylko. Wszelakcy szanowni goście są wypisani, kto gra na, na jakich instrumentach, informacje koncertowe, wszelkie prawa zastrzeżone, informacje o stronach internetowych, etc. No i tutaj jest główny przekaz tej płyty, która zamyka się w bardzo prostym, dwuwyrazowym haśle. Koniec książeczki. Tutaj jest tracklista. Jak już widzimy, podstawowa. Dodatkowe utwory są wpisane tutaj na froncie. A teraz zajrzyjmy, co skrywa dosłownie wnętrze płyty, bo tutaj jeszcze jest jak zwykle przekaz. Zapytacie mnie Jacku, jaki to jest przekaz? Otóż tutaj mamy taką symbolikę. Rok 2009, łamany na 2019 i ja mam nadzieję, że Wy to widzicie wyraźnie. Z tej strony mamy oczywiście, niech ja tylko znajdę to miejsce, i lekki fokus. Ksywki Tedego i Sermicha. A tutaj, co będzie pokazać już najtrudniej, znajduje się X. X marks the Spot, ale także X to po prostu rzymskie 10. Jest to 10 lat współpracy wspólnych krążków Tedego oraz Sermicha. Notez 2 rok 2009 no i Carmageddon, rok 2019. Tak to jest wydany. Przejdźmy do konkursu. Takie, że są tutaj. Takie. No i jeszcze wersji, oczywiście, XL powinna być napracowana, której oczywiście nie mam, bo nie zmawiałem tego albumu w preorderze, tylko dostałem od nwj i Asfaltu, za co wielkie dzięki. Niesamowite, udało mi się ustawić w moim własnym mieszkaniu inny kadr na konkurs, to cudowne. Słuchajcie, jedna sztuka, Karmageddon, wersja XL z kartą symboliczną, wlepą, albumem z 18 utworami, może być Wasza. Pytanie jest takie: rozwincie mi skrót KRGDM. Jest to jedno słowo i nie chodzi o słowo karmagedon. Macie tydzień czasu na pisanie pod tym wideo tylko i wyłącznie na moim kanale YouTube'owym prawidłowych odpowiedzi. 8 dnia po opublikowaniu tego wideo wybieram jednego zwycięzcę, któremu w komentarzach skomentuję, że właśnie wygrał płytę i że odezwał się do mnie na Facebooku ze swoimi danymi. Tak właśnie wyglądają u mnie konkursy, także sprawdzacie swoją. Nie wiem, skrzynkę odbiorczą na YouTubie po ośmiu dniach, bo to właśnie może wy wygracie album Carmageddon w wersji XL, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdro!